Kto z Państwa chciałby zabrać głos? Pani Sołtys, Pani Marek, bardzo proszę. Wpłynęło pismo mieszkanki Szczucin, którego treść szczegółowo przeczytam. Sprawa nieprawidłowej nazwy ulicy Radomyskiej w Szczucinie ma długą historię. Około 50 lat temu zapisana z błędem ortograficznym jak Radomyska. Z błędem ortograficznym jako Radomyska. Przez ówczesną panią sekretarz Rady Gminy. Usankcjonowana przed Radem obowiązuje do dziś. Około 25 lat temu, gdy naczelnikiem gminy był Stanisław Buła, a sekretarzem Zbigniew Schneider, próbowałam przekonać naszych włodarzy o potrzebie zmiany tej pisowni. Jednak bezskutecznie. Jeden z radnych obecnej kadencji na moją uwagę w tej sprawie odpowiedział, że mieszkańcy tej ulicy nie wyrazili zgody na zmianę jej nazwy, gdyż musielibyśmy pokrywać koszty związane z wymianą dokumentów osobistych. Niby dlaczego musielibyśmy pokrywać koszty błędnej decyzji terenowej? Uważam, że jako absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, które akurat w tym miesiącu uroczyście obchodzi 650-lecie swego istnienia, mam prawo i obowiązek domagać się uszanowania języka ojczystego, zwłaszcza przez urzędników. Mam nadzieję, że obecna Rada Miasta i Gminy podejmie uchwałę o prawidłowej pisowni ulicy Radomyskiej. Natomiast od dnia 15.2014 roku na przykład przez to przejdzie do historii jaka ta, która odważyła się poprawić błąd przed półwiecza. Magister Maria Pytła. Jeżeli i tym razem moja interwencja nie odniesie pożądanego rezultatu, jestem zdecydowana zainteresować tą sprawą redaktora Janusza Wajsa z programu Polskiego Radia, który załatwia tę sprawę. A przy okazji chyba kompromituje Was na całą Polskę. Szczucin 14.5.2014. Źródło. Słownik ortograficzny języka polskiego wraz z zasadami pisowni i interpunktu pod redakcją profesora Wieczorowa Szymczaka 1986 roku. Na odwrocie dowód na prawidłową pisownię ulicy Radomyskiej. Dziękuję. Bardzo proszę, pan sołtys. Nie, nie, ja się pytam, jak to ma być napisane? To znaczy, ja może wytłumaczę. Jest w tej chwili Radomyślska przez Eś, a ma być przez samą Radomyślską. To nie ma dużo roboty. Bardzo dziękuję. Ja myślę, że ten wniosek trafi do Rady Komisji i będzie czas na rozpowiedź. Bardzo proszę, kto z Państwa chciałby zabrać głos? Czy Pani są? Proszę interweniować tą starostę, czy gdzieś, bo 40 lat przeszło, droga, nic nie zrobiono. Dziękuję, pan sołtys. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Bardzo proszę. W 2013 roku na Komisji Rady Miejskiej pan burmistrz informował o planowanej wycince i sprzedaży drzew znajdujących się na terenie obok byłej cegielni w Szczucinie. Bardzo proszę o informację, kto był organizatorem wycinki i sprzedaży, kiedy dokonano wycinki i kiedy sprzedaży, kto wycinał drzewa, czyli jaka firma lub jakaś osoba prywatna, jakie są koszty wycinki, jaka była forma sprzedaży, jaką uzyskano kwotę z tytułu sprzedaży, komu sprzedano, gdzie i jak i kiedy ogłoszono informację o sprzedaży. Istotnie pomyłka, która polegała na uporczywym utrzymywaniu, że nazwa ulicy Radomyskiej jest właściwa, ma rację wnioskująca, że to jest błąd ortograficzny. Wprawdzie błąd ortograficzny, który w naszej rzeczywistości zdecydowanie się już w
przy swoim. Istotnie było pytanie do mieszkańców w zakresie możliwości zmiany takiej, tej nazwy na nazwę właściwą. Wszyscy wyrażali zaniepokojenie, że będą musieli zmieniać wszystkie dokumenty osobiste, no co jest efektem takiego, dokonania takiej zmiany. Nie ukrywam, że na ostatnim zebraniu, które odbyło się w niedzielę z panią magister Pietrachową, także miałem możliwość w tym temacie rozmawiać. Jej pomysł jest stosunkowo rozsądny, czy możliwy do wprowadzenia, będziemy musieli rozstrzygnąć. Polega to na tym, że należałoby dokonać zmiany z datą tej zmiany i meldowanie czy wykonywanie dokumentów osobistych od tego momentu obowiązywałoby mieszkańców. Natomiast to, co dotychczas do momentu wyczerpania, czyli do momentu deaktualizacji tych dokumentów należałoby pozostawić, żeby nie dokonywać zmian polegających na zawirowaniach nie tyle kosztowych, co chodzeniu po urzędach, co składaniu dodatkowych, robieniu zdjęć, wszystkich tych kwestii, które są istotne. Myślę, że jeżeli będziemy mieli pozytywną opinię w zakresie możliwości przeprowadzenia takiej operacji, Wysokiej Radzie zaproponuje rozwiązanie, bo istotnie jest to problem, który o nas jako mieszkańcach świadczy. Natomiast no, nie sądzę, że słuszne było dodatkowe uzasadnienie, jakby pan redaktor Weiss mógł rozstrzygnąć tą kwestię na szczeblu radia, ale to już jest kwestia zupełnie inna. Co do drogi powiatowej, myślę, że tutaj szanowni koledzy radni powiatowi się wypowiedzą, tym bardziej, że oni o tych kwestiach dotyczących budowy informowali społeczeństwo, więc myślę, że będą mogli się z tego rozliczyć, a przynajmniej poinformować, jak to wygląda. Kwestie dotyczące tego, co dotyczy drzewa. Ostatnio, proszę Państwa, informowałem w 2013 roku, zresztą ta informacja była tylko uzupełnieniem tego, co wszyscy widzieliśmy, wykonując wizję lokalną na tym terenie, że sytuacja zakrzaczeń, a tam nie występuje las, zakrzaczeń na naszym mieniu komunalnym, nazwijmy to po starej cegielni, bo to wtedy będziemy wiedzieli wszyscy, o co chodzi, jest katastrofalna, są tam bardzo, występuje tam bardzo duża ilość podsłuchów, także wywrotów i należało tą kwestię uporządkować. Występowaliśmy do starosty powiatu dąbrowskiego kilkakrotnie o zgodę na oczyszczenie tego terenu, doprowadzenie do stanu, który jest pożądany. Nie uzyskiwaliśmy tych pozwoleń, pozwoliliśmy sobie pójść drugą drogą, dłuższą, ale jak się okazuje skuteczną, uzyskać cząstkowe zgody na ilości do 100 drzew. I jak na razie udało się pierwszy etap tego działania zakończyć. Etap pierwszy polegał na wyłonieniu wykonawcy tego działania. Tego działania jest to firma Drwal z Lisiej Góry, która za kwotę 4000 zł wykonała ścinki uporządkowania terenu i jak się to nazywa? Chodziło o to, żeby gałęzie zniszczyć na miejscu, po prostu rozdrobnić i złożenie w stosach metra sześciennego tego urobku, który z drzewa pochodzi. Ten urobek został złożony na terenie naszego obiektu na tak zwanej starej cegielni pod dachem, czyli nie zamaka w tej chwili i jak na razie nie było decyzji o sprzedaży tego mienia. Brak decyzji wynika stąd, że dalej będziemy prawdopodobnie to działanie prowadzić. To działanie będzie prowadzone jeszcze na podobnej ilości. Uchwała, która to będzie procedować, jest uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy Braci Mamuszków. Z tego, co dała do mnie informacja, przed sesją obecna na sali przedstawicielka rodziny Mamuszków, pani Michalina Fortuna Ambrożewicz, chciała zabrać głos. Bardzo proszę. Chciałabym przede wszystkim podziękować wszystkim zebranym. Myślę, że ta uchwała zostanie, czyli ta opinia zostanie wydana. Ta opinia i uchwała, nadanie ulicy pod nazwą Braci Mamuszków będzie wyrazem patriotyzmu i protestu przeciwko wojnom. We wniosku mieszkańców Maniowa, Szczucina i rodziny samej Mamuszki opisane były losy i są do wglądu, myślę, że to nie pana burmistrza, tych ludzi, którzy zginęli, 5 braci z jednej rodziny. Pierwszy zginął jako
ochotnik, mając lat 17, razem z wieloma uczestnikami i uczniami miasta Tarnowa, on był uczniem gimnazjum w Tarnowie, i zginął na terenie obecnej Ukrainy. To była wojna polsko-bolszewicka, która była właściwie wojną o ustalenie granic Polski, bo Polska po zaborach powstała, ale te granice były płynne. Zginęli przez siepaczy Budionnego, który wyciął tych młodych ludzi w pień, mianowicie oni gdzieś byli, spali w stodole, nie byli razem z wojskiem normalnym, tylko byli pozostawieni sami sobie. No i zginęli między innymi wujek Tadeusz, który według świadków żołnierzy, którzy potem po prostu przybyli na to miejsce, dwa razy został uderzony szablą, no i zginął. Wszyscy zginęli w strasznych cierpieniach. Więc jeśli chodzi o pozostałych czterech braci, którzy zginęli, to jeden był absolwentem Wydziału Prawa, został wzięty w 1942 roku w Łapance na terenie Krakowa, bo tam został zabity jakiś oficer. Przewieziony został do Oświęcimia i tam, według ustaleń jego żony, ponieważ ujął się zakopanym przez esesmana człowiekiem, sąsiadem pewnie z bloku czy ze szeregu, został skazany na rozstrzelanie. Został rozstrzelany 26 maja 1942 roku. Jego zdjęcie widniało, nie wiem czy w tej chwili, pod ścianą śmierci i po prostu no, wymaga upamiętnienia, taka też śmierć, można powiedzieć, też bohaterska i niepotrzebna. Następnie bracia mojej mamy, czyli Roman, który skończył dopiero średnią szkołę i był w Podkormorzówce i uczestniczył w pierwszych walkach po inwazji Niemców na Polskę, po rozwiązaniu tej jednostki przyjechał tutaj na wieś. Następny był brat, który był nauczycielem, brat bliźniak mojej mamy, bo to, który był nauczycielem, nie było pracy, więc on pojechał po lesie i tam uczył, na terenie obecnej Białorusi, uczył dzieci. Ponieważ jak powstała wojna i była inwazja z kolei Sowietów na Polskę, więc groziła mu wózka, on razem z nauczycielami go jakoś zimą przeprawili przez Bóg i tutaj przeczekiwali wojnę. No i jeszcze jeden był brat, który był bardzo chorowity, pracował po prostu na roli, bo dziadek był rolnikiem wykształconym, miał skończoną szkołę rolniczą, co na owe czasy było, no, można powiedzieć, czymś. Ci właśnie trzej bracia zostali wydani, na prostu donos był do Gestapo i Gestapo przyjechało nocą. Jeden, ostatni brat żyjący mojej mamy, który niestety z powodu stanu zdrowia ma lat 88, nie mógł tutaj przybyć, ale był bardzo, jest zainteresowany właśnie nadaniem tej ulicy pamięci jego braci, stał w stodole i on dzięki temu uciekł. Zostali oni przewiezieni najpierw do więzienia w Tarnowie, potem do obozu koncentracyjnego w Krakowie, w Płaszowie, a potem przewiezieni zostali do obozu Grozrozen. To było podobno najgorszy obóz koncentracyjny. Brat Roman, który był wykształcony i nie znał niemiecki, udało mu się dostać do po prostu administracji, natomiast ci dwaj pracowali w kamieniołomach. To był rok 1944-45 początek. Nastąpiła likwidacja obozu i już ich ewakuowali, tych dwóch braci, ponieważ jeden, ten brat Władysław, był bardzo ciężko chory, więc Roman postanowił mu pomóc i myślał, że jak razem w trójkę będą szli, no to jakoś dojdą do następnego etapu. No niestety zostali zamordowani po drodze i nie wiadomo właśnie nawet w którym miejscu ten pochówek nastąpił. Więc myślę, że nadanie ulicy, chociaż to jest teraz polna droga, ale przecież Szczucin się rozbudowuje, będzie wyrazem po prostu tego, że o nich nie zapominamy. I chciałabym jako wyraz podziękowania wręczyć panu burmistrzowi ten skromny bukiet kwiatów i prosić o to, żeby po prostu tą ulicę w jakiś sposób tam poprawić, bo tam jest jeden jedyny dom, bo specjalnie myśleliśmy o tym, żeby ta ulica była taka, żeby nikt nie był zmuszony do wymiany dowodu osobistych czy innych dokumentów prawa jazdy, bo to kosztuje. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim tutaj, którzy będą decydować o tym i pracujcie tak dalej dla rozwoju naszego tutaj miasteczka. Dziękuję.
wykonał pracę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Myślę, że możemy przystąpić do głosowania. Zatem kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Bardzo proszę o podniesienie ręki w górę. Dziękuję bardzo. Projekt został przyjęty jednogłośnie. Rada Miejska w Szczucinie, podejmując uchwałę o nadaniu ulicy imienia braci Mamuszków, uczestniczy w historycznej chwili. To dla nas zaszczyt, a przyjęta uchwała to wyraz szacunku wobec bohaterskich przodków rodziny Mamuszków. Gratulujemy serdecznie i pozdrawiamy. Dziękuję serdecznie, zamykam obrady.